Trzy lokalne grupy działania z terenu województwa mazowieckiego, opolskiego i dolnośląskiego przystąpiły do realizacji wspólnego projektu Campino Spros na Granit – dziedzictwo kulturowe trzech regionów. W ramach umowy z marszałkiem województwa dolnośląskiego do realizacji projektu współpracy. I w ramach projektu współpracy dzisiaj spotykamy się również z zespołami ludowymi, bo tak jak wcześniej powiedziałem, to jest najbardziej wdzięczny materiał dla organizatorów. Oni się na nic nie obrażają, na pogodę, na wodę, na zimno, bawią się w własnym gronie, cieszą się z tego. Także zespoły ludowe zawsze będą tutaj w naszym stowarzyszeniu nam towarzyszyły. Projekt, który podzielony został na trzy części. Pierwsza część – Festiwal Kuchni Regionalnych na terenie LGD między Wisłą a Campinosem. Druga część – Festiwal Zespołów Ludowych na terenie LGD Szlakiem Granitu. I trzecia część – Festiwal Ludowego Bajania i Rękodzieła na terenie LGD Górna Prosna realizowany był przez każdego partnera projektu. Od samego początku przyświecała temu projektowi integracja. I to daleko idąca integracja, bo integracja trzech regionów. Tak jak mamy na folderze kultura, dziedzictwo trzech regionów, czyli DK3R, jak to zostało wymyślone wspólnie przez trzy grupy działania. Te spotkania, które odbywają się od początku i cała idea, która przyświecała napisaniu tego projektu, idzie w kierunku integracji daleko posuniętej. Integracji i tutaj trzeba powiedzieć, że środki unijne, które są przeznaczone na te działania, już jesteśmy pewni w tej chwili, że zostały wykorzystane nawet nie w 100% prawidłowo, ale nawet w 200%. Jego celem było zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego trzech regionów. Ja muszę powiedzieć, że my będziemy organizować następne festiwale o innym profilu, ale my będziemy mieli rękodzieło i bajanie, ale będziemy chcieli te zespoły też wplątać w to, żeby one trochę upiększały, bo samo bajanie będzie takie trochę monotonne, a zespoły zawsze okraszą to i rozweselą takie występy. Różnorodność kulturowa Mazowsza, Dolnego Śląska i Opolszczyzny, zaprezentowana, zebrana i opisana, przyczyniła się do lepszego poznania starych zwyczajów i obrządków, kuchni regionalnych, muzyki ludowej czy rękodzieła ludowego. Znaczy, kultura ludowa też jest jakby w zainteresowaniu samorządu województwa dolnośląskiego. Wydział, którym kieruję, co roku organizuje Festiwal Tradycji Dolnego Śląska w Operze Dolnośląskiej. Poprzez takie projekty, które tutaj są realizowane, również wspieramy, podpisując umowy na realizację tych projektów, tak, poprzez lokalne grupy działania, też stawiamy na współpracę, tak, na wymianę doświadczeń i to, na to, żeby te zespoły pokazywały swoją twórczość, swoje jakby tradycje na terenie Dolnego Śląska i żeby nasze zespoły jeździły również tam, tak, żeby wymieniały się właśnie, jakie są stroje, jakie są utwory, także żeby to propagować, żeby ta kultura ludowa nasza była coraz bardziej bogatsza i żywa. I przypominam, że spotkaliśmy się tutaj na Festiwalu Zespołów Ludowych, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Drodzy Państwo, my teraz mamy jedną niespodziankę, niby piosenka finałowa, zaśpiewana i zagrana już w trakcie, w zasadzie można powiedzieć, czy na początku. A zapytam się teraz tutaj tych, po coście tu przyszli? A komu, jak tam nikogo nie ma? Tak teraz wszyscy są tu. Moi drodzy, nawet bez zapowiedzi i zaprosin wszystkich zespołów, sami się tutaj wszyscy zeszli i zaśpiewamy piosenkę napisaną specjalnie na dzisiejszy festiwal. Hej, LGD-owcy, zgadza się? Wszyscy znają tekst? To się cieszę. Kapela będzie przygrywać. Tutaj kierownik sobie przyniósł bimbyn. Bimbyn. I ponoć będzie wstęp i wszyscy wchodzą. A więc odliczamy. Uwaga! Raz, dwa, trzy i cztery.
burzliwe brawa, burzliwe brawa. I co, podobało wam się? A czy wam się podobało? Czy wam się podobało? Moi drodzy, to były nasze kochane zespoły! Witamy Stowarzyszenie Arkana, zastępca prezesa stowarzyszenia Edyta Szczerbień. Zapraszamy do naszego stoiska, na którym znajdują się produkty nasze, ręcznie wszystko wykonane, tradycyjne. Jabłecznik, sernik przepyszny, rogaliki z nadzieniem owocowym, jak również pierożki ruskie, czyli biały ser i ziemniaczki oraz gołąbki zrobione troszeczkę inaczej, to znaczy inaczej przez to, że dodana została marcheweczka do nich, do farszu. Są przepyszne, także zapraszamy serdecznie. Chciałam Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za pracę, którą włożyliście. Za to, że tak pięknie zaprezentowaliście się wszyscy. No i życzę Wam tak serdecznie, też wszystkiego dobrego. Dziękuję. Czy Państwo wszyscy powiedzieli? Ja powinienem powiedzieć do widzenia, bo hej, ale myślę, że muszę powiedzieć tak, że ten ostatni etap naszego DTR-3F spotkał się z takim zainteresowaniem, że musieliśmy wybierać tych uczestników festiwalu SBA. I cieszę się, że są dzisiaj z nami dwa nowe stowarzyszenia, czyli Stowarzyszenie Psychologii. I chyba jedyne na obszarze, że przeszedł w imieniu półkorowy Piotrowa. Fantastycznie też, że są nam kobiety wypełnić te kapelusze. No i oczywiście Grodziszcze, bo musi być, Jaworzyna, bo zawsze, nasze Szaro, bo zawsze z nami byli. To pani jeszcze też dobre, tak. Hej! O! To jest taka wartość dodana do tego projektu, dla nas chyba się szczególnie dla nas liczy. I ja powiem tak, Jola powiedziała, że być może w następnym okresie programowania spotkamy się, no ale my się wszystko. Dlatego, że to do programowania mówi tak, że projekty są prawie no jest jedna z ważniejszych zadań, które czekają NGD. My już mamy trzy rzeczy, czyli wiemy jak śpiewamy, wiemy jak pajamy, wiemy jak karmimy. No to przed nami jeszcze czekamy 5-6 rzeczy, to na pewno zrobimy. Dziękuję Państwu i zapraszam na ziemię Krajowego Światu. Uważam, że największe podziękowania biorąc za to, że prezes cieszymy się, że będziemy tutaj razem z wami. No i żałam, że to się skończy. Ten etap już się skończył, praktycznie zostało to powstać.
Projekt realizowany był przez partnerów od maja do września 2014 roku. Jego realizacja to była także aktywizacja lokalnych społeczności, promocja lokalnych potraw, zwyczajów i obrządków ludowych i co ważne, okazja do poznania się ludzi żyjących w trzech różnorodnych kulturach. Chcę powiedzieć tak, że dzisiaj powitamy, proszę Państwa, trzy nowe przyprawy do potraw, czyli przyprawę kampinozu, przyprawę brodu i oczywiście przyprawę granitu. Jak Państwo zaproponowaliście do tych wszystkich potraw, to tylko Wy wiecie, a my na końcu o tym jeszcze napiszemy i to, proszę Państwa, pójdzie w świat. Miał być to mały festiwal na Paleruszu, na chyba trzy wesela. Lepiej, żeby to były poprawiny, bo na poprawinach zawsze tego trzeba mniej. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń, nowych smaków i hej!